magazynier w sklepie z częściami samochodowymi. Matko, ile tu jest części tak na ogół, gdybyś miała oszacować? Oj, myślę, że 10-20 tysięcy więcej, nie wiem. Stoimy w gigantycznym magazynie, jest masę regałów, na każdym jest jakiś piękny samochodowy przedmiot. Nie znam się na tym, ale są pewnie tłumiki. Filtry, klocki, tarcze. No dobra, a trytytka jest jakaś może? Oczywiście, każdej długości. Jak jest trytytka, można by dom zbudować w takim razie. Są filtry, są zmywacze i ty tak potrafisz wszystko ogarnąć, tak? Tak, dostaję karteczkę, więc wiem mniej więcej, gdzie mam to znaleźć. Czyli rozumiem, że jak coś puka w samochodzie, to mówisz, o, tutaj chyba jest do wymiany pasek klinowy, a tu trzeba będzie klocki zrobić. Aż tak to nie, ale jak wiem, jak jest jakaś część zepsuta, to na pewno ją znajdę. Ewelina w Siedlcach, tak Państwu powiem jeszcze, zgadzając kulisy, że tylko jak podjechaliśmy pod ten budynek, chwilę później podjechały lokalne media i mówią, przepraszam, jestem z lokalnych mediów, czy mogę? Więc tutaj wszyscy mówią o Radiu Z w Siedlcach, a właściwie mówią o Ewelinie z Siedlec, moja droga. Tak, oczywiście. Zostałaś lokalną celebrytką, teraz wszyscy będą przyjeżdżać po części. Jak tam, dzień dobry? Wszystko dobrze dzisiaj w robocie? Tam kolega mówi, tak, tak, dobrze. Ewelina, przyjechaliśmy ekspres do kawy i zapas kawy. Bardzo się cieszę, przydać na pewno. Widzieliśmy szef, słuchajcie, szef od razu wyszedł. Pytam się, kto pije najwięcej kawy? No wszyscy pijemy dużo, ale ja chętnie. Przytulę. Tak, szef bardzo dużo pije kawy. A fajnie jest ten twój szef? Mów szczerze. Bardzo fajnie. Lepszego nie miałam. Słuchajcie, powiedziałam to zupełnie szczerze, to powiedziałam wcale nie pod przymusem. Radio Z, numerem jeden w twojej pracy. Ewelina, 3000 zł dla ciebie jeszcze raz, proszę bardzo. Ta informacja niech pójdzie w świat, a ty możesz powiedzieć, jakie fajne jest Radio Z, zupełnie nie pod przymusem. W ogóle to jest najlepsze. Codziennie słucham, codziennie rano, tak. Najlepsza trójca z rana. Po prostu najfajniejsze radio w Polsce, proszę Państwa. Pozdrawiamy Was z Siedlec. Jeszcze chwilkę zostaniemy, wypijemy kawę z szefem i przybijemy piątkę z całą załogą. Dzień dobry, drodzy Państwo, pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco. To jest Ewelina, słuchaczka Radia Z. Mamy taką akcję Radio Z numer 1 w Twojej pracy. Wchodzimy na radioz.pl, tam się zgłaszamy. No potem tak jak Ewelina, nagle się pojawia wóz transmisyjny i co? I się wygrywa kasiorę. Tak, wygrywa się, oczywiście. 3000 wygrała Ewelina. Przywieźliśmy jej także ekspres do kawy. Przywieźliśmy zapas kawy dla całej ekipy, bo tacy właśnie jesteśmy. Fajnie, co? Bardzo fajnie. Super. Kochani, słuchajcie Radia Z, zgłaszajcie się i... Przyznam szczerze, pierwszy raz jestem w Siedlcach, ale na pewno nie ostatni. Zapraszamy częściej.